Cześć kochani, dzisiaj nie ma ani komunikatu o wykładach, nie ma też komunikatu o łapkach i o subskrypcjach. Chciałem Ci po prostu życzyć miłego dnia. Paweł, dzień dobry. Trochę z daleka mogę powiedzieć, do mnie przyjechałeś, bo z Sycylii, ale nie do końca bezpośrednio, w sensie masz tu pewnie inne sprawy. Tak. Wierzę, że ludzie jak się rodzą, to rodzą się po to, żeby spełniać jakąś misję. Czy wiesz, jaka jest twoja? Ja swojej misji szukałem bardzo długo, bo prawie 40 lat i tak naprawdę jeszcze do półtora roku temu nie wiedziałem, co nią jest. Później jak odstawiłem alkohol, zacząłem trzeźwieć, to zobaczyłem tak naprawdę, co ja chcę robić w życiu. I tą misją okazało się pomaganie innym ludziom uzależnionym od alkoholu. Czy to jest tak, że musimy upaść, aby zrozumieć, że pomaganie innym jest bardzo istotne? Myślę, że jeżeli nie upadniemy tak naprawdę na samo dno, to wtedy nie wiemy, kim naprawdę jesteśmy. To jest trochę tak, że żyjemy w wirtualnym świecie, który nie do końca nam odpowiada, nie do końca potrafimy się znaleźć w tym wszystkim. I taki upadek, taki prawdziwy upadek na samo dno może po prostu pokazać nam, jak naprawdę wygląda życie. Jak to jest, że ten upadek, to zetknięcie się z bólem nagle pokazuje nam dużo więcej niż zanim upadliśmy? Ja dopiero jak upadłem, to sobie zdałem sprawę z pewnych rzeczy. Jak wiesz, ja przez bardzo długi okres czasu piłem i nie tylko piłem, ale brałem leki psychotropowe i to tak mocne leki, że później jakby lekarze, patrząc na mnie, co ja w siebie wwalałem, mówili, że w ogóle było cud, że ja w jakiś tam sposób funkcjonowałem, więc ja tak naprawdę nie żyłem w realnym świecie i ten realny świat się skończył już w wieku 13 lat, kiedy sięgnąłem po pierwsze mocniejszy alkohol, tak? Bo ja w wieku 13 lat się upiłem. I tak naprawdę od tego czasu ja już nie byłem w normalnej rzeczywistości. Ja już żyłem z butelką, ja już miałem pijane myślenie, ja już nie egzystowałem w tym normalnym świecie. Miałem dwa światy. Jeden świat, w którym tak naprawdę chciałem być i to był świat z alkoholem i drugi świat, w którym udawałem, że jestem. Czy pamiętasz, dlaczego sięgnąłeś po alkohol? To jest dobre pytanie. Ja sobie próbowałem to wszystko gdzieś tam układać i oczywiście do pewnych rzeczy gdzieś tam sam podchodziłem. To jest tak, że my sięgamy po alkohol z różnych względów. Ja myślę, że w moim przypadku to był taki bezpiecznik, tak? Ja byłem osobą zamkniętą już jako dziecko, gdzieś tam na zewnątrz. No byłem tym takim cool dzieciakiem, który gdzieś tam był w towarzystwie i był okej. Okay. Natomiast ja wewnętrzną siebie już miałem taką, nie wiem, niepewność, nieśmiałość, lęki różne, które gdzieś tam funkcjonowały. Ja się nie za bardzo z nikim mogłem tym podzielić, trzymałem to w sobie i alkohol był dla mnie lekarstwem. Ja jak ten alkohol dostałem, to on wyłączał to wszystko, wyłączał te wszystkie te złe rzeczy. I tu sobie pomyśl, że dzieciak ma 13 lat, dostaje coś takiego i w tym już zostaje, nie? Nagle jest cool, wszyscy go lubią, może żartować tak. I błyszczeć w towarzystwie. To też, tak, tak. Ja po prostu, wiesz, od kiedy zacząłem pić tak naprawdę, ja już wtedy nigdy w życiu nie poszedłem na żadną imprezę bez alkoholu. Piłeś 25 lat. Tak. I przez te 25 lat piłeś po to, aby czuć się cool, aby być w centrum zainteresowania? To było różnie, wiesz. Na początku alkohol mi dawał właśnie to, że czułem się cool, że byłem zabawny. Ja jestem bliźniakiem w ogóle, ale to były dwie zupełnie różne osoby. Ta bez alkoholu, taka trochę nieśmiała i gdzieś tam i taka stonowana. A po alkoholu, no największy imprezowicz. Jak poznawałem jakieś osoby, i one mnie znały tylko z tego momentu alkoholowego, z jakiejś tam imprezy czy coś, to one myślały, że jestem najbardziej zabawnym człowiekiem na świecie. Podczas gdy ten drugi Paweł, który nie pił, on był zupełnie inny. Więc jak mnie spotkały innego dnia, to w ogóle nie wiedziały, czy to jest ten sam gość, nie? To była taka duża różnica. No ale zobacz, pijemy, czyli bierzemy do swojego organizmu coś, co doprowadza, że jest nam super. Można by powiedzieć plusy. A kiedy zaczynają się minusy? Wiesz, minusy się zaczynają bardzo szybko, bo tak naprawdę tym minusem jest kac, który masz kolejnego dnia, tak?
No ale te plusy w początkowym etapie, one są przeważające. Ty nie myślisz o tym, dobra, napijesz się, później będziesz miał kaca, no ten kac ci przejdzie i wiesz, i ciągniesz dalej, nie? I dążysz do tego stanu jak najszybciej, no bo to też jest stan, w którym ty jesteś happy, nie? No nie tylko jesteś duszą towarzystwa, nie tylko potrafisz być zabawny, nie tylko czujesz się pewnie, ale we wnętrzu ten alkohol daje ci na jakiś moment takie poczucie szczęścia, tak? I to jest bardzo zgubne, tak? No i tak było na początku oczywiście, bo to jest wtedy na początku, kiedy ta choroba się rozwija. Później, wiesz, no ja zaczynałem właśnie od picia imprezowego, a kończyłem wstając rano, waląc 2,50, żeby móc funkcjonować na jakimś spotkaniu. Sam ze sobą, tak? Czy to jest tak, że temu, że piłeś alkohol, towarzyszyła w pewnym momencie depresja? Właśnie tutaj jest takie pytanie, co jest pierwsze, jajko czy kura, nie? Bo alkohol ogólnie jest depresantem. Wyobraź sobie chłopaka, który ma 13 lat, ma 1,60 m wzrostu, waży 47 kg. Pamiętam, ile ważyłem, bo wtedy na zapasy chodziłem, byłem w jakiejś takiej kategorii wagowej. I ten chłopak wlewa w siebie olbrzymie ilości alkoholu. Bo to były, wiesz, to były butelki wódki, nie, w weekendy, nie, my wypijaliśmy, nie wiem, 0,7, nie, jak ja miałem 14 czy 15 lat, przecież to się, wiesz, mózg się kształtuje, kora mózgowa, wiesz, no wszystkie narządy, nie, no i ty już siebie rozwalasz, nie, w tym momencie. Czyli depresja była, nie wiemy, co było pierwsze, ale była, leczyłeś ją? Wracając właśnie do twojego pytania, bo ja trochę odbiegłem, to tak, no ona, ja ją czułem, tak? Ja taką pierwszą depresję czułem w wieku 17 lat, czyli to już było kilka lat po tym piciu. To było spowodowane jakimś tam konkretnym wydarzeniem, do którego może w tym momencie nie chcę wracać, tak? Bo to gdzieś tam wiązało się z relacją i przejściami sercowymi. Natomiast no, gdybym ja ci miał odpowiedzieć na to pytanie, to bym powiedział, że to powstało z alkoholu. No, alkohol jest depresantem. Jak pijesz ten alkohol przez 3-4 lata już, no to on oczywiście ci spowoduje tą depresję. A co z rodziną? Czy ona wiedziała, że pijesz? Nie, to jest właśnie najśmieszniejsze w tym wszystkim, że wiesz, że my alkoholicy potrafimy tak ten nasz świat, w którym naprawdę nie jesteśmy, tylko udajemy, że jesteśmy, podporządkować temu, że pijemy, że bardzo często ten świat nie ma pojęcia, co się dzieje i że my mamy problem, tak? No i znajomi z pracy, ostatni, bo ja się teraz o tym dowiaduję, no i nikt nie miał pojęcia, że jestem alkoholikiem. Nawet najbliższa rodzina? Nawet moja żona. Pomimo tego, że piłem te dwie, trzy butelki wina co wieczór, kiedy ona szła spać, ona wypijała jedną lampkę, może dwie, także my potrafimy, my jesteśmy mistrzami aktorstwa w ukrywaniu tego, co tych wszystkich złych rzeczy, które robi alkohol i które my możemy robić po alkoholu. Będziemy o tym rozmawiać dalej, bo oczywiście, wiesz, my zmieniamy towarzystwo. My gdzieś tam podejmujemy pewne decyzje, żeby to ukryć tak naprawdę. Czyli to nie jest tak, że... czyli ty ukrywając picie alkoholu, dlaczego ukrywałeś? Wiedziałeś, że robisz źle? Nie, ja nie ukrywałem samego picia. Ukrywałem, że jestem alkoholikiem, ale wszyscy myśleli, no dobra, no wiesz, my żyjemy w kulturze, w której się pije generalnie, tak? Więc o ile, że tak powiem, nie odpierdzielisz czegoś po tym alkoholu, no to ludzie nie będą gdzieś tam nawet się wgłębiać w to, co się z tobą dzieje. Natomiast jeżeli chodzi o bycie alkoholikiem, a postrzeganie kogoś, że o, on się lubi napić i czasami jak wypije, to robi głupoty, to wiesz, to są dwie różne rzeczy, nie? I to gdzieś tam można przez bardzo wiele lat ukrywać. Skąd bierze się alkoholizm? To są... myślę, że w tym przypadku, w moim, bo skąd bierze się, to nie zawsze jest wiadomo. Były jakieś czynniki genetyczne, tak? Bo osoby z nie najbliższej mojej rodziny, ale z rodziny dalszej były alkoholikami, więc coś jest gdzieś w genotypie, co jest przekazywane dalej. Zresztą to jest, wiesz, no pewne rzeczy są przekazywane od pokoleń, tak? To może być alkoholizm, skłonności do chorób serca, raka i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jedna z przyczyn. Druga z przyczyn, no, to jest właśnie alkohol
nas wyłącza, wyłącza nas z tego świata, w którym żyjemy, tego świata, który jest często nam się wydaje okropny. Na chwilę możemy z tego wyjść, tak? I poczuć się lepiej. I poczuć się lepiej, więc to robimy, tak? Kolejną przyczyną jest oczywiście poczucie naszej wartości, tak? No, alkoholicy bardzo często, no nie tylko alkoholicy, ale inni ludzie też, no, mają niskie poczucie wartości, mają różne lęki, mają obawy, tak? I alkohol, no, pomaga im to zniwelować, tak? To jest oczywiście zgubne, bo my myślimy, że to nam pomaga, a później to się robi tak, że jakby te nasze lęki, obawy, one się potęgują, tak? To się robi coraz bardziej, no złe, niebezpieczne, tak? Idziemy coraz niżej. Wreszcie, no, ja myślę, że alkoholizm trochę się bierze też z lenistwa, no bo no ja tak, ja miałem problemy, jak miałem 13 lat, mogłem pewnie spróbować je rozwiązać, tak? Mogłem zacząć rozwijać się w jakiś tam sposób, próbować z kimś rozmawiać, tak? Dzielić się tymi problemami, no gdzieś tam pracować nad sobą. No w wieku 13 lat niektórzy ludzie to robią, tak? Ale ja się wyłączyłem, bo mi tak było łatwiej. Ja miałem butelkę, łapałem tą butelkę i było po problemach. Po godzinie było po problemie. Tak. A kiedy powinien być ten pierwszy sygnał, że coś jest nie tak? Czyli kiedy zaczyna się być alkoholikiem? Właśnie granica pomiędzy ryzykownym piciem a alkoholizmem jest bardzo cienka. Natomiast jeżeli my czujemy, że nie potrafimy funkcjonować w towarzystwie, czy na przykład będąc w towarzystwie czujemy się dużo lepiej pijąc alkohol, to jest ten pierwszy sygnał. Drugi już bardzo niebezpieczny sygnał to jest wtedy, kiedy my pijemy do odcięcia. To znaczy, że nie kontrolujemy tego, ile wypiliśmy i to już jest taki jakby dosadny sygnał tego, że mamy naprawdę duży problem. To tak? Czy picie lampki wina wieczorem jest problemem, czy nie? Myślę, że nie jest. Ja bym powiedział, że jest, przepraszam, bo jestem przeciwny. Ja tutaj nie chcę alkoholu w jakiś tam sposób demonizować w całej tej rozciągłości. Natomiast no, myślę, że wypicie lampki wina wieczorem nie jest problemem, ale to też zależy, z jakiej robimy to intencji. Bo jeżeli my pół dnia myślimy, że dobra, siądę wieczorem do kolacji i napiję się tej lampki wina i ona mnie rozluźni, ona coś spowoduje, to wtedy to jest problem. Cofnijmy się trochę do czasu, kiedy studiowałeś i do Twoich kwestii zawodowych. Chciałbym zapytać, co studiowałeś, gdzie i no i gdzie pracowałeś? Jak Ci się układało w tej materii? No, mi się niestety, mogę powiedzieć, układało dość dobrze z zewnątrz, patrząc się na to, no bo no wyobraź sobie dalej tego dzieciaka, który zaczął sobie pić, ma tą swoją butelkę, no jest mu źle, pochodzi z niewielkiego miasta, więc no szuka jakichś tam rozwiązań. No i wymyśliłem sobie studia w Stanach Zjednoczonych, oczywiście w Kalifornii, tam gdzie jest ciepło. Udało się na te studia wyjechać, a żeby było śmieszniejsze, to w ogóle tą decyzję o tych studiach to podjąłem pod wpływem takiego serialu, który oglądałem jako dziecko, Beverly Hills 90210. Kto się oglądałem? Kto nie oglądał? Myślałem wtedy, że po prostu tak, no ja jestem tutaj, ja jestem po prostu w złym miejscu, tak? No ja jestem w tych swoich siedlcach, gdzie nie ma gór, gdzie nie ma słońca, gdzie nie ma tego, ale przenieście mnie do Los Angeles i ja wam wszystkim pokażę. No i pojechałem, no te studia udało się skończyć, oczywiście to wszystko nie wyglądało tak, jak gdzieś tam sobie myślałem, ta trawa nie była aż tak zielona, tej trawy w Kalifornii praktycznie nie ma, jeżeli się jej nie podlewa. I wiesz, i tak naprawdę ten problem, który miałem ze mną pojechał, tak? No ale studia były. Ja miałem, pamiętam, problem. Jeden egzamin oblałem. To był dla mnie taki sygnał, że ja już tracę kontrolę. Czyli miałem 19 lat, już nie potrafiłem, już potrafiłem wpadać w ciągi, gdzie ja piłem 2, 3, 4 dni i pewne rzeczy mi umykały. Więc wtedy się gdzieś tam w jakiś sposób zmobilizowałem i piłem tylko w weekendy. Już wiedziałem, że te studia muszę skończyć i to było moim celem. Także wtedy to w jakiś tam sposób miałem trochę pod kontrolą. Natomiast tak, no to były studia biznesowe w jednej z dobrej, prestiżowej uczelni. To 150 w Stanach, w Kalifornii. Miejsce piękne. No w ogóle myślę, że wiesz, że no niewielu
wielu ludzi ma taką szansę, czy miało wtedy, żeby tam wyjechać. Natomiast to absolutnie moich problemów w żaden sposób nie usunęło. Ten problem dalej był. Więc wiesz, no, byłem tam 4 lata, no, nie było tak, jak sobie wyobraziłem. I znowu to nie było moje miejsce, tak? No właśnie, szukałeś. Szukałem chwilę. Dalej, więc skończyłem studia, dostałem pracę pierwszą. Ta praca była w Chicago, to było kolejne miejsce, gdzie myślałem, że mi będzie lepiej, jadąc z tą swoją butelką. No i tam spędziłem 3 lata i tam dostałem taką pierwszą prawdziwą pracę, bo wcześniej pracowałem jako ratownik, kucharz, ale to były prace dorywcze. No i nomen omen to był sprzedawca win. Mhm. Więc... To przypadek? Nie wiem, czy to był przypadek, czy to był jakiś znak, no ale sytuacja wyglądała w ten sposób, że ja wtedy miałem w domu, pamiętam, dostęp do naprawdę drogich alkoholi za darmo, tak? Ja miałem 15 skrzynek wina. Niektóre wina były po $100 i ja sobie po prostu je piłem jak wodę, nie? Więc no to dalej pogłębiało mój problem. Oczywiście Chicago to też nie było to miejsce, tak? I dalej szukałem tego miejsca, które sprawi, że będę szczęśliwy. No i gdzie to miejsce znalazłeś? Pewnie przenosząc się w czasie o kilkadziesiąt lat albo o kilkanaście. Tak. No po bo drodze... tak byś mógł jeździć pewnie, prawda? I szukać, i to nie tam. Mógłbym. No ja mieszkałem też rok w Indiach, mieszkałem w Ameryce Łacińskiej i oczywiście no, wszędzie to nie było to. I to miejsce znalazłem tak, kilkanaście dobrych lat po tym, jak zacząłem szukać, tak naprawdę 25 lat po tym, jak zacząłem szukać. To miejsce okazało się Sycylią. A, myślałem, że powiesz, że może w głębi siebie znalazłeś jednak, bo żadne miejsce na zewnątrz nie jest w tym. Nie, ale to, żeby znaleźć to miejsce, które nazywa się Sycylią, musiałem zrobić porządny remont w środku siebie. Mhm. I tak naprawdę to po 25 latach picia, po rocznej abstynencji, odkryłem, że to szczęście jest tutaj, że ono jest wewnątrz mnie, że tak naprawdę muszę zrobić porządek wewnętrzny u siebie, żeby być szczęśliwym. Że nie potrzebuję kolejnego większego domu, szybszego samochodu, że nie potrzebuję mieć, no nie wiem, zegarka za 50 tysięcy złotych, który sprawi, że będę czuł się lepiej. Że tak naprawdę mogę być szczęśliwy w każdym czasie, gdziekolwiek jestem. Bo jakby po byciu sprzedawcą win, twoja kariera się rozwijała i pracowałeś chyba na wysokich stanowiskach, jeżeli się nie mylę. Tak. Mi się cały czas w jakiś tam sposób... ja wcale tego nie myślę, że to było dobre, tak? Mi się udawało uniknąć tego spadnięcia na dno, więc tak, obejmowałem stanowiska, byłem odpowiedzialny za rynki. W ostatniej pracy byłem dyrektorem sprzedaży w spółce giełdowej, już funkcjonując tak naprawdę na oparach, tak? Ja nie potrafiłem wymówić trudniejszych słów, musiałem się kontrolować, zanim powiem na przykład słowo, które teraz się wydaje jakieś infantylne, bądź no jakiekolwiek trudniejsze słowo, musiałem je zamieniać prostszymi, bo mózg po prostu już przestawał działać. Tak? Ale to też pokazuje, jak bardzo ludzie, którzy mają problem i tak naprawdę są już rozwaleni wewnątrz siebie, dalej mogą gdzieś tam w tym schemacie dzisiejszego świata funkcjonować. No ale następuje pewnie dzień, kiedy tego dna dotykasz. Mhm. Jaki to był dzień? Ja zacząłem mieć takie myśli już po prostu o tym w końcowej fazie, żeby gdzieś wyjechać na jakąś wyspę i się zapić. Bo koniec. Ale w którymś tam momencie zacząłem myśleć o tych swoich dzieciach. I sobie pomyślałem tak, no my jesteśmy, ja jestem w tej sytuacji. Ona, ta sytuacja się z czegoś tam pewnie wzięła, no na nią jakieś doświadczenia się składały, tak. Zacząłem sobie myśleć o tym, że no ja bym nie chciał, żeby moje dzieci dotknęło coś takiego samego. Ja bym chciał dać im szansę, a żeby one były normalne, to one muszą mieć ojca. No bo no jeżeli nie będą miały ojca, no to ta trauma będzie dalej kontynuowana przez któreś to pokolenie. I tak gdzieś zacząłem sobie myśleć. I było oczywiście kilka gdzieś tam jakichś sytuacji, które miałem sam na sam z dziećmi, gdzie
to właśnie tylko w ich oczach widziałem to, że one mnie bezgranicznie kochają. To były te oczy śmiejące się do mnie, mówiące tato. To był synek, którego ja brałem na spacer, pamiętam, we dwóch szliśmy, to wtedy Pawełek miał 3 lata, Michałek miał niecałe 2, pchaliśmy takie wózki pod taką górę. I ja wiesz, jak gdzieś tam jak funkcjonowałem wśród ludzi dorosłych, w środowisku, to jeszcze wiesz, potrafiłem to ukrywać, ale przy dzieciach nie. No. Więc on budował ledwo co zdania. Z 10 razy, pamiętam, się mnie spytał wtedy, bo to była taka droga, którą sobie szliśmy, ona trwała z godziny. Tato, a dlaczego ty jesteś smutny? Tato, ty jesteś smutny. Ja mówię, Pawełku, ja nie jestem smutny. Małe dziecko, które tak naprawdę jeszcze nie umie identyfikować uczuć, które nie umie pewnych rzeczy gdzieś tam ogarnąć. Ono już wtedy potrafiło zadać takie pytanie. I to mnie gdzieś... To był ten mówię, moment. Ten mały człowieczek, on mnie rozumie. Nie rozumie na całym świecie, a on mnie rozumie. Czy bliscy mogą w jakiś sposób pomóc? Na pewno bliscy nigdy nie mogą narzucić alkoholikowi swojego działania, bo to wtedy nigdy nie zadziała. Alkoholik musi zawsze sam dojść do tego, że osiągnął już dno i że chce coś z tym zrobić. Bo jeżeli bliska osoba będzie próbowała zmusić alkoholika do leczenia, bądź mu udowodnić, że on na pewno jest alkoholikiem, no to będzie tylko powodowało odwrotny efekt i nasilało agresję. To, co bliska osoba może zrobić, a to, co my, środowisko generalnie, bardzo często robi, jest to przykrywanie zachowań alkoholika po pijanemu. I to trzeba skończyć jak najszybciej, po to, żeby alkoholik poniósł odpowiedzialność za to, co robi. Co znaczy przykrywanie zachowań? Okej, no mówimy tutaj na przykład dzwonienie do pracy męża, który jest zapity, że nie może przyjść, bo jest chory, tak? Ukrywanie tego, co on zrobił po alkoholu, okay. Na przykład nie przypominanie mu o tym, tak? Ukrywanie przed rodziną pewnych rzeczy, które zaistniały w związku z piciem członka rodziny, więc jakby przykrywanie niebezpiecznych zachowań bądź nieodpowiedzialnych zachowań alkoholika nie jest dobrym rozwiązaniem, no bo wtedy on nie wyciąga żadnych wniosków. I u mnie było tak, że ja musiałem na to dno bardzo, bardzo długo spadać, tak? Gdybym ja na nie spadł wcześniej, a było takich okazji naprawdę kilkadziesiąt, no to wiesz, to pewnie wcześniej bym się za to wszystko zabrał. Tak? To dlaczego nie upadłeś na to dno wcześniej? Nie wiem, ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie. Jakbyśmy rozmawiali nieoficjalnie, to bym ci powiedział, że to było coś, co mnie prowadziło. Ja musiałam tą swoją lekcję przejść przez jakiś tam czas. Ja musiałam tego wszystkiego doświadczyć, tego cierpienia. Tego, co się ze mną działo, po to, żeby być teraz, gdzie jestem i robić to, co robię. Jak oceniasz 25 lat picia alkoholu z perspektywy tego czasu, kiedy alkoholu nie pijesz? Wiesz co, no to jest coś niesamowitego. Ja te 25 lat byłem za mgłą. Byłem za mgłą, byłem bez uczuć, byłem, nie wiem, no byłem manekinem. Tak? A tak naprawdę dopiero po tym, jak ten alkohol odrzuciłem, przestałem pić i to nie też nie stało się, nie wiem, może o tym będziemy mogli przez chwilę porozmawiać, 2 tygodnie po tym, jak ten alkohol przestałem pić, to ja zacząłem dostrzegać rzeczy wokół siebie. Drzewa, które rosną zielone, architekturę, roślinność, zwierzęta. Zacząłem się ludziom patrzeć w oczy, więc to jest jakby dla mnie to jest magia, nie? To, co się ze mną dzieje teraz, to jest magia. No bo właśnie, to wszystko doprowadziło do tego, co teraz robisz, czyli do otwarcia ośrodka na wspomnianej już Sycylii. Dlaczego zdecydowałeś się otworzyć ten ośrodek? Wiesz co, ja właśnie kończąc swoją historię alkoholową, najpierw byłem na terapii. Na tej terapii tak nie do końca kupowałem to, co się działo. No, to był miesiąc, gdzie mieliśmy psychoterapię i tak naprawdę poza psychoterapią grupową niewiele się więcej działo. Tak? Ludzie siedzieli, pili po 10 kaw, palili papierosy i, przepraszam za słowo, opowiadali, jak było zajebiście, jak pili. Tak? Więc to gdzieś tam mi nie rezonowało do końca.
Nie było też żadnych aktywności. Wyobraź sobie, że ten ośrodek był w górach, gdzie można było codziennie chodzić na spacery i nikt do tej aktywności nie zachęcał. No ale jeżeli alkoholika, który odstawił alkohol, nie zachęcić, no tam za przeproszeniem nie zawsze będzie chciał dupę ruszyć, tak? Więc ja sobie na te spacery gdzieś tam chodziłem, myślałem, dziwiłem się, dlaczego inni nie chcą, no ale jakby ten cały personel ośrodka, on tego jakby nawet nie, takiej prostej rzeczy, nawet nie próbował w jakiś tam sposób forsować. Po tym ośrodku poszedłem w góry, to był miesiąc w Alpach, gdzie przeszedłem tak naprawdę Alpy z południa na północ i wtedy też zacząłem sobie dalej myśleć o tym, co ja bym chciał zrobić ze swoim życiem. Wiedziałem, że ja już nie chcę wracać do tych korporacji, do siedzenia za biurkiem, do udawania, do zakładania kolejnych mask, że to już nie jest moja bajka. To wiedziałem, natomiast nie wiedziałem, co ja chcę robić dalej. To były pierwsze miesiące po trzeźwieniu, po rozpoczęciu trzeźwienia. Wtedy jeszcze umysł nie pracuje racjonalnie. To jest dalej jeszcze pijane myślenie. Natomiast pewne gdzieś tam połączenia zaczynają się pojawiać i my coś zaczynamy już odczuwać i gdzieś tam jakieś rzeczy zaczynają w nas rezonować. No i stwierdziłem, że moim sposobem na trzeźwienie będzie wyjazd. Wyjazd na dłuższy okres i wybrałem sobie Amerykę Łacińską. Podróżując po Ameryce Łacińskiej trafiłem na taką szkołę jogi. No ja podróżując jeszcze nie wiedziałem, co chcę robić. Chciałem robić wtedy w danej chwili to, co chciało robić połowę ludzi, którzy podróżują, tak? Czyli otworzyć hostel. No i to oczywiście był taki gdzieś początkowy hostel, hotel gdzieś w Ameryce Łacińskiej, nie? Znowu uciec, nie? To jest coś takiego, że dalej chcesz uciekać, tak? Gdzieś tam dalej robić coś, czego nie robiłeś. No. W którymś momencie udało mi się przypadkowo w sumie trafić na szkołę jogi. To była szkoła jogi, na którą trafiłem z polecenia trzech różnych osób w trzech różnych miejscach, w trzech różnych krajach. Ja już byłem gdzieś tam dalej w tej podróży do Ameryki Południowej, no ale wróciłem się do Meksyku, no i zacząłem tą jogę ćwiczyć. Ja, który jakby z duchowością miał zero wspólnego, ja, który gdzieś tam na tych joginów patrzył się jak na trochę na dziwolągów, spędziłem w tej szkole kilka miesięcy. I co tam się zaczęło dziać? Zaczęło się dziać jakieś rzeczy, które były dla mnie kompletnym szaleństwem. No, ja byłem poblokowany, miałem tutaj gdzieś napięcia, serce, bardzo się garbiłem. To wszystko zaczęło puszczać poprzez ćwiczenia. Różne blokady zaczęły mi schodzić, zacząłem się relaksować, zacząłem trząść się czasami, robiąc tam niektóre asany. I do końca nie wiedziałem, o co chodzi z tym trzęsieniem. Przecież nie mam mięśni zmęczonych, co się ze mną dzieje, nie? A to puszczały pewne blokady. Więc sobie zacząłem to wszystko składać do kupy i mówię, kurczę, ta joga mi tam pomogła. I czy są takie miejsca w ogóle, gdzie jakby tą jogę się w taki sposób intensywny praktykuje z psychoterapią? I zacząłem sprawdzać. Okazało się, że coś tam gdzieś w Azji istnieje, natomiast w Europie Zachodniej, no dobra, są miejsca, gdzie pani od jogi przychodzi raz, dwa razy w tygodniu, coś tam zrobi, może pan od tai chi. Ale to nie ma nic wspólnego z takim zajęciem się kompleksowo człowiekiem i poprowadzeniem go w którąś stronę, tak? Więc ja pomyślałem sobie, że oprócz psychoterapii to jest naprawdę dobra metoda i postanowiłem już wtedy, gdzieś tam podświadomie, że to jest to, co ja chcę robić później, że ja chcę użyć swoich doświadczeń, które gdzieś tam miałem w międzyczasie i wkomponować to właśnie w takie miejsce, gdzie zajmiemy się osobą uzależnioną nie tylko pod względem psychoterapii, ale też takiego pracy z ciałem i rozwoju duchowego. I takie miejsce chciałem stworzyć. Tak, ośrodek tak. Na Sycylii, on niedawno powstał, prawda? Tak, my uruchomiliśmy ten ośrodek tak naprawdę półtora miesiąca temu. Tak. Leczycie z alkoholu, hazardu i też narkotyków. Narkotyków. Czy te uzależnienia mają podobny schemat? Tak, tak. W ogóle jest dużo więcej uzależnień, które można leczyć w podobny sposób, no bo jest też uzależnienie od jedzenia, jest uzależnienie od zakupów, zakupoholizm i one tak naprawdę mają to samo podłoże, tak? My poprzez oddanie się uzależnieniu chcemy uciec od rzeczywistości, tak? Więc wiele uzależnień no, można leczyć w podobny sposób. Jak sądzisz, dlaczego ludzie patrząc na medytację czy jogę wyśmiewają ją, nie doceniają jej w takiej terapii? Ja myślę, że to jest tak, że trochę w Polsce panuje trauma tego, że joga jest w jakiś sposób
że joga nie jest zbieżna, czy jest przeciwstawna poglądom Kościoła katolickiego. I to w Polsce funkcjonuje, tak? Gdzie tak naprawdę to nie jest prawda, tak? Ale gdzieś tam się słyszy, o, ty ćwiczysz jogę czy coś, to ty w Boga nie wierzysz, nie? Również ludzie postrzegają jogę w dwóch pryzmatach. Albo ty ćwiczysz jogę, żeby zakładać nogę na głowę i w ogóle, wiesz, być super cool i ten. Albo ćwiczysz jogę po to, żeby odlecieć gdzieś tam, stać się, wiesz, żyć bez jedzenia, bez picia, bez, no może tylko samym powietrzem. Bretarianie. Tak. Ale tak naprawdę, wiesz, no umówmy się, joga i medytacja są to narzędzia wykorzystywane skutecznie i dające wymierne efekty od paru tysięcy lat. Więc coś w tym musi być. I tak naprawdę wiele ludzi no, nie wie, że my poprzez medytację, poprzez właśnie ćwiczenia jogi możemy świetnie wyregulować swój nastrój, możemy się zrelaksować, możemy rozluźnić mięśnie, możemy wręcz poprzez pewne ćwiczenia oddechowe zadziałać na swoje ciało, jakbyśmy brali jakiś środek uzależniający. Ja mam takie porównanie do Xanaxu, bo ja kiedyś brałem Xanax, to jest mocny lek, który uzależnia i po którym się człowiek uspokaja. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, że tak naprawdę stosując jest takie jedno ćwiczenie oddechowe, które jest bardzo proste, tak? Teraz go nie będę demonstrował, natomiast to działa dokładnie tak samo. Po 5 minutach dotleniania swojego mózgu w odpowiedni sposób, ty się czujesz zrelaksowany. I to działa na wszystko. Nazywa się jakoś ta metoda oddechu? Tak, metody oddechowe w ogóle nazywają się to są pranajamy. Ja wierzę, że co robi oddech, bo chodzę na taką metodę oddechu, która się nazywa rebirthing. Polecam serdecznie, zmieniła mi życie, coś niesamowitego. Zwykłe oddychanie, nic się nie bierze. Tak. My właśnie, widzisz, to jest bardzo ciekawe, no bo jeszcze o ile my sobie zdajemy sprawę z tego, że to, co jemy w jakiś tam sposób na nas wpływa, no to nie do końca sobie często zdajemy sprawę z tego, jak ważny jest oddech, ale wiesz, no my bez jedzenia wytrzymamy jakiś tam czas, tak? Bez oddechu to jest kilka minut, tak? Więc jakość tego powietrza, jakość dostarczania tego powietrza do płuc, do naszego organizmu jest bardzo istotna i tak naprawdę poprzez regulację samego oddechu możemy bardzo dużo dobrego dla siebie zrobić i bardzo dużo nasze ogólne samopoczucie poprawić. Jak można znaleźć Twój ośrodek? Jaki jest jej adres strony internetowej? To jest terapiasycylia.pl, ale myślę, że jak się wpisze w wyszukiwarkę terapia Sycylia, to pojawi się w któryś tam wysokich miejsc w wyszukiwarce. Tak. Czy alkoholizm w Twoim przypadku nie stał się przepustką tak naprawdę do jakościowszego życia? Stał się. Alkoholizm stał się przepustką do bardziej jakościowego życia. Alkoholizm stał się przepustką do tego, żeby siebie poznać, żeby być zmuszonym, żeby siebie poznać, bo gdybym nie był alkoholikiem, to bym tego nie zrobił. Ja wiem, że wielu ludzi gdzieś tam przylatuje przez życie, mając obowiązki, mając gdzieś tam pewne rzeczy, które funkcjonują i tak naprawdę swoje wnętrze nie musi zajrzeć, nie ma takiej potrzeby. Ja przez to, że tą potrzebę miałem, że miałem nie to, że potrzebę, musiałem w siebie zajrzeć i zrobić z sobą porządek, no to przez to mogę teraz docenić, jak życie może być piękne. Kiedy ostatni raz płakałeś? Ostatni raz płakałem na Sycylii. Właśnie już po otwarciu ośrodka. Ja nie płakałem wcześniej przez 15 lat. Byłem tak poblokowany. Nie płakałem przez 15 lat. I szedłem sobie po tej Sycylii z psem. Świeciło słońce, było pięknie. I nie wiem, dlaczego zacząłem płakać. I pomyślałem sobie, nie Paweł, ty nie będziesz płakał, przecież to jest, wiesz, ty tyle nie płakałeś, to jest jakiś zły znak. Ale później to, że tak powiem, nie powstrzymywałem tego i zaczynałem płakać coraz bardziej. Płakałem, śmiałem się i to trwało gdzieś godzinę. Coś niesamowitego. Skąd się to wzięło? Dlaczego płakałeś? Ja myślę, że to był właśnie ten proces, który we mnie zachodził i to był jest któryś tam moment w tym poznawaniu siebie, w leczeniu, w odblokowywaniu siebie, w odblokowywaniu swoich emocji.
Jak ja ludziom mówiłem, że ja nie płakałem przez 15 lat, no to jak ty mogłeś nie płakać? No dobra, jesteś mężczyzną, jesteśmy wychowywani gdzieś tam w tym maczu, ale ja nie odczuwałem takiej potrzeby. W sensie ja chciałem płakać, ale ja nie wiem, ja byłem tak znieczulony, że to się nie wydarzało. I teraz doświadczam takich rzeczy, których nie doświadczałem i nigdy w życiu. Doświadczam płaczu. Po raz pierwszy jestem w stanie popatrzeć się na to, jak pięknie zachodzi słońce. Ja wcześniej widziałem tych zachodów słońca setki w 70 różnych krajach świata, ale one wszystkie były po pijaku. To wszystko było gdzieś tam za mgłą, to w ogóle nie rezonowało, nie pamiętałem o tym. I później pamiętam, byłem, to było chyba w Salwadorze i siedzę sobie już na trzeźwo, to było chyba jak nie piłem ze 4 czy z 5 miesięcy. Podchodzi do mnie taki biedny chłopak, w sumie takich obdartych trochę ubraniach z El Salwadoru, a i zaczyna do mnie mówić po angielsku. Mówi, widzisz? Ja mówię, no widzę, pięknie. Ja mówię, no pięknie. Mówi, widzisz, najpiękniejsze rzeczy w życiu są za darmo. Ja wtedy się na to słońce popatrzyłem, mówię, kurczę, no chłopak ma rację. Paweł, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Ci, Łukaszu. Trzymam za Ciebie kciuki. Oczy Ci się śmieją tak, uśmiechają. No, że chyba jesteś szczęśliwy, prawda? Teraz. Myślę, że tak. Tak. Myślę, że jestem na dobrej drodze i bardzo się z tego cieszę. To chciałbym, abyś, jeżeli mogę sobie tak rościć takie życzenie, żebyś sprowadzał taki uśmiech i takie spojrzenie na oczach ludzi, którzy przyjeżdżają do środka, a potem z niego wyjeżdżają i zaczynają żyć od nowa. Super. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję, Łukasz. Również. Dziękuję bardzo. Dzięki.